Nie? Engine for repair needed. Nie wiesz co to jest, to jest podtlenek azotu, nie działa. Podtlenek azotu nie działa, to nie przyspieszymy. Takie normalne. Takie normalne. No, ale ładnie ale wygląda. Ale nie, no to ogólnie ta odmiana, to jest marki, spóźna odmiana i ona bardzo szybko w tym roku u wszystkich padła. Bardzo dużo drobnych, to patrząc na to, że u wszystkich są drobne, no to tu nie ma drobnych. No, takie jest kalibracja fajna. Patrząc na to, ile w McDonaldzie frytki, jakie długie jeszcze, nie będą się nadawały. No jak, ja mam 8 serię przecież. No to masz 8, ale 8 ma zaliczenie z 7. Co tu zrobiłeś? Zobacz, ta półośka jest nowa. Tam. A no. Patrz. Można? Zobacz tam na dole, jak krzyżak urwany. Nie ma połowy półośki. A po co one ci teraz potrzebne? Nie, no niepotrzebne. On po prostu jest taki mocny, taki wariat, że mu nawet niepotrzebny. I on się ślizga na tym pasku. Nie, czekaj. Tak. Tak, no sobie ten. Zaraz go przerwie, ale to no nic, pasków mamy dużo. Widzicie, jak tutaj u Mariuszka serwis działa? Normalnie. Nie ma, normalnie. No. A ty się zawsze martwisz, serwis, telefon, coś się zepsuło, jedziemy, nie jedziemy, to się tak jedzie. No tu sznurkiem się podwiesi przy fencie. Na druty jedzie. No kiedyś wymienisz, no trzeba najpierw skończyć zaraz, ziemniaki. Zaraz ja już widzę, że ty chcesz ten sezon skończyć, co? Nie tylko dojechać do końca, bo tu już mało co zostało. Nie mów, że na drutach, bo będą mówili, że kombajn masz na drutach. Nie, John Deere'a dbałeś. O, dbałeś. Ale czekaj, bo na końcu słyszałem, że to do wymiany. Lampa nie działa. No lampka nie działała z tyłu, ale to pierdółki, kto by się przejmował. Wiesz co, dam ci tą lampę. Tu są poważne rzeczy. Nie, 12,5 tysiąca, to nie jest taka poważna. Ale przy samych tych tematach, no właśnie, no, przy tych dużych, tutaj, co nie, jest cały ten system taki dosyć tak. Drogi, wyrabia się i ciągle. Te krzyżaki są niewymienne. Które? Tak, tu w środku, tak? Nie są wymienne. Aha, no widzisz. Znaczy inaczej. Czyli całe... Ogólnie w Akko, wszędzie ich nie kupisz. Firmy, które robią wały do ciężarówek, wymieniają to, ale to kosztuje, z tego co słyszałem, połowę półosi. To tak się trzeba by było zastanowić, poszedł co nie? Poszedł koń, niech idzie i ciele, nie? A mi już John Deere napęd działa, już nie ma co ile, ten... Grzesiu, nikt... Ile na John Deere'a włożyłeś w tym roku pieniędzy? No ja... On jest teraz warty z 700, nie? Trochę warty będzie już. No niestety. Ja takie inwestycje poczyniłem bardzo poważne przy znowu John Deere. Tu teraz sprzedaj. No ja już półtora roku temu mówiłem, teraz sprzedaj, jak już skrzynia zrobiona. Jak już czysta koła w niego wsadziłem. Teraz przystawka zrobiona. Co tam jeszcze zostało? No cały czas coś będzie, co nie? Nie. Nie od. No właśnie, gdzie X? A, no właśnie. Przed tym jak będziemy kopali, to od razu powiem. Pierwszy przejazd z tamtej strony 28 metrów jest X, 28 nie ma, 28 jest, 28 nie ma. Tak co ja powiem. No. Liczymy metry, kasujemy ile było w traktorze. To jest to samo. Cześć, bo on teraz rozkopuje poprzeczkę i co? Tak. Poprzeczkę i później wjeżdżamy, kopiemy z tamtej strony, przetniemy tam gdzie był X. No. I cofniemy się 28 metrów, gdzie go nie było. No i elegancko. A my tu możemy teraz rurkę włożyć tu na razie, żeby to nie zgubić. A, to jest sama ta. I tu włożymy rurkę na razie, a później to się ten, bo to trzeba będzie docisnąć, nie? No dobra, ale gdzie jest zabezpieczenie? Nie ma, no uciekło. Tu było, nie? Stawiam to. Tu. To trzeba sprężyć na dół, zabezpieczenie, no tak. Dopiero wtedy ten. O, poważna awaria. Zabezpieczenie ścian. Marcin, zjeżdżamy do domu i mamy fajrant. Nie ma żadnego... Tajlandu. Tu robimy rureczkę i jedziemy dalej. Wszystko na druty. No. Półoś na druty. Zobacz. No zużywa się co? O. Czej, tutaj hektary, ale metry tu będzie? Pokazywać? Nie. Kija. Kilometrów. Aha, faktycznie. Jest przejechane do przodu, dobra. No. Tylko czekaj. A i będzie musiał go włączać. Co? Marcin, patrz. Jak podjedziesz na pole, tym X będzie włączał, czyli to będzie naliczało ci, wtedy będą ci metry szły. No. Ale dopiero jak zaczniesz kopać. No. Ale tu na tej poprzeczce czy na tamtej? Nie, tam. Od przodu tam. Tam od przodu? Tylko tak, żebyś nie złapał kół. Tam, gdzie opryskiwaczem jechałeś. Tylko na tym, co ale nie co, to wysypać teraz, tak? Tak, to wysyp. Więc wysyp pełny zbiornik, zobaczymy ile metrów potrzebujesz, żeby nakopać. I zrobimy to samo na nie, tym, gdzie nie było X dawane. No. To ciekaw jestem.
No to już żółte będzie się zapalić. To ja to będę. A, to, ty będziesz. Ja to będę. Grzesiek będzie patrzył. Gdzie? To Grzesiek będzie patrzył. No. To razem. Na ręce. Na ręce. Komisja jest taka. Komisja. Będzie komisyjne sprawdzenie. Wiesz, jak chcesz kebaba, przywiozę ci, bo tak ta masa zeszła. Nie. Radnych bab. I Mariuszek sobie tak jeździ po te podkładki, po kliny, co nie? Marcin jest odpowiedzialny za tempo. Patrzy sobie na kamerze i decyduje. 28 metrów, gdzie ścieżka wychodzi. To jest fajna, taka osypuje się fajnie. O. 3 hektary. A jak wiesz, jak dawały po 70 ton, no to masz 210 ton. No. To jest w cholerę. Wchodzić w ziemniaka? Nie. Nie opłaca się. Nie, co ty dopłacasz? Nie wchodźcie. To nie wyjdzie. U mnie tak już 6 roślin, jeszcze soja mi dojdzie. Potem nam limity zabiorę, jak jeszcze ty wejdziesz. Nie dzie. Ja to amatorsko wszystko robię. Nie, no to dawaj, sprawdzimy u ciebie. Ja ci posadzę. Słuchaj, ja ci posadzę, powiem co robić, zobaczymy, ty będziesz z bakteriami kombinował u siebie. No ja bym chciał u siebie właśnie. To ile? Chyba nie dużo, 20 hektarów. Tak pod ten, 1,5 hektara? No tak, żebyśmy na próbę zrobili, jak zobaczymy, jak to będzie. To ile? No może być 1,5, 2. Najlepiej jak 2 hektary i robisz hektar, tak hektar, jak ja mówię. Tak, hektar tak. Ale zrobimy tak, hektar ja robię po swojemu, a ten hektar mi nie obchodzi, co ty będziesz robił. O. Ale to nie, że po swojemu, to trzeba, to wiesz, to ważna kontrola do produktu. To ja też mogę tam sobie ten... A zresztą, możemy i tak robić. Ja robię hektar po swojemu, ty po swojemu. Może twój będzie lepszy, nie mówię, że nie. Ile odstawiasz? Co? Ile odstawiasz od różnicy? No ja tak skromnie powiem, że tutaj Mariusz powinno być 4 tony więcej. 2,5 koła. Nie. Co? Za późno to było stosowane. Było stosowane 15 czerwca chyba, tak? Mówiłeś tak. Ten ziemniak jak był już duży, nie? To nie było od początku. Ale że w deszczu, no zobaczymy, bo to dobrze sprawdzić. Jak wychodzi? 46 ton, 604 kilo teraz. 46 ton. Tak. No. Ciekawe co będzie teraz. A teraz powiedziałeś mu, żeby cały czas włączał i wyłączał? Tak, ma cały czas włączać. Chodzi o to, ile metrów zrobimy. No. Ogólnie plon i tak dobry, bo to są ziemniaki z tej cięte, także to nie są sadzeniaki duże, jak były wcześniej, tylko cięte, to jest plon super. Myślałem, że będzie 4 dychy, poniżej. Myślałem, że będzie 35. Cieszysz się? Słuchaj, to ty się powinieneś cieszyć. Albo powiesz, no szkoda, że tak mało dałem. Głupio mi to przyznać. Tak, liczę, ja już nie wiem jak to liczyć teraz. To jak tak liczymy, że nie będzie tam jechał do pełnego, to sobie jutro tam, pojutrze zweryfikuj kolejne rzędy, kolejne ścieżki. 31,760, a ile wtedy było? Czekaj, już odejmuję. Minus 30. 1,762. 762 4400 830 zł. A ty za tonę, no. 3642. 3642. Razy ile? 50 hektarów. Razy 50 hektarów. 166 koła. Dobra, Grzesiek, jedziemy. Na wycieczkę? Nie wierzyłem. Ale czekaj, ja jeszcze kontrolę zrobię. Nie, raz. Tam, to nie zweryfikuj. Było, tu było pryskane, tu nie było. Tam było, tam nie było. Co 200 to sobie zweryfikuj. Ja to muszę raz zrobić, bo ja w to nie wierzę. To pojutrze będziesz jechał. Tak, pojutrze. No. Nagram ci film.
Mariusz już tyle razy mi mówił, on nie wierzy, on to nie wychodzi. Ja dalej nie wierzę. Dalej, a jak już wychodzi tak jak teraz, to dalej nie wierzę i musi, ale to ja to znam to akurat z autopsji, bo to jest normalna reakcja, co nie? Takie, kurde, niemożliwe, muszę to sprawdzić jeszcze raz. No i pojutrze kolejne te, kolejne ścieżki tutaj sobie Mariusz przejedzie i... A my teraz ze szczęścia na kebaba jedziemy. Ja nie jem, nie jem teraz ten bułek. A samo mięso zjem, dobra. Tak mówię, że... No ale u Jarka co? No u Jarka tak podobne źle, wyniki. Źle, żeśmy na początku liczyli, bo mi to wychodziło, że te ziemniaki tak będą około 30, tak 5. Ale liczyłem, mówię, że u Jarka bardzo podobne wyniki przecież. Z ziemniakiem, tak jak u ciebie teraz. No jakby tak wszędzie miało być, to... Nie, patrząc na właśnie też na ziemniakach, to wiesz, koszt samego zabiegu to jest śmiech na sali, tak? No to są jakieś 16. Bo na kukurydzy to musi wyjść no już sporo. No cały czas to się spinało w tym sezonie. Przy kukurydzy, no ale to jest inny przelicznik, ziemniaki czy warzywa. No a tak jak teraz ma to wychodzić, no to umówmy się. No przy warzywach inna kwota, to jest ta, w ogóle to już się, inny temat, inna bajka. To już dwa razy można by było. Znaczy teoretycznie, tak jak Jarek robił, on dwa razy robił. Ale czekaj, jeszcze opowiem o jednej rzeczy, bo tu niektórzy zobaczą co? 40 ton z hektara i na następny rok wszyscy będą sadzić ziemniaki. 40 ton po 830 zł, tak, no 30 parę tysięcy i wow! Niech każdy próbuje, ja tak patrzę na to, zaglądam, wiem, że tam zostaje, ale... No. Ale teraz Grześka sprostowałem, 7,5 tysiąca sadzeniak. 16 razy zabiegi, średnio 300 parę złotych, też piątka wyjdzie. No, sama robota przy tym. 5000. Sama robota przy tym to jest. 1800. Gdzie? Dwójka liczy, trzeba kopanie, 1200 sadzenie, transport. Także. No nie, no tak się łatwo przelicza. Ale 4 tony to jak to zostaje, to już zostaje, nie? To jest na plus. Jedziemy na Dominikanę za te 4 koła. Mariusz! O, ale zrywny. Jest moc. Sprzęty czekają. Znaczy JCB na swoją kolej. Do remontu, ale reszta do pracy. Dzisiaj na dwa lecimy. John Deere opryskiwacz, fend talerzówka i ściernisko po kukurydzy. X start. Rozkład resztek pożniwnych w bardzo dużym skrócie. Szczegóły zaraz, ale najpierw trzeba do przodu pojechać. Na pewno nie będziecie tutaj mieli problemów z rozpuszczalnością, bo idzie to gładko. Sorry za ten wygląd tego traktora i tego opryskiwacza, ale powiem wam, że mam na jednym kawałku takie kolejny, bo było mega mokro, musiałem tam przejechać, zrobić chwasty, a teraz zbiera się tam woda i co wjazd, no to mam błoto po sam dach. Jak zawsze ważne zastosowanie. W tym przypadku ja pryskam, czyli ląduje to na pole, Wojtek od razu talerzuje. I wtedy są odpowiednie warunki do tego, żeby bakterie oraz grzyby jak najlepiej się rozwijały w tym środowisku i jak najlepiej spełniały swoją funkcję, między innymi rozkładu. Bo nie tylko to robią w glebie. Także jedziemy na dwa traktorki. Warunki myślę, że fajne. Jeszcze trochę wilgoci w glebie.
Nie. Mamy tutaj takie połączenie, fuzję bakterii z grzybami. Połączenie jak dla mnie idealne. No trochę nad tym pracowaliśmy, więc można powiedzieć, że X-Start wyróżnia się na tych rynkowych produktach przez to połączenie. Można powiedzieć, że są tam mikroorganizmy, które potrafią nawet rozkładać drzewa w lesie. Więc mówię, że to jest gruby zawodnik według mnie. Ale też kontrolki sobie zostawię, więc będziemy sobie jak ze wszystkim na moich polach testować, sprawdzać, porównywać. Natomiast jeżeli miałbym podsumować to takie podstawowe działanie, to oczywiście chodzi o przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych, tak żeby dla rośliny następnej szybciej były dostępne znowu składniki pokarmowe, żeby to nie leżało w ziemi nie wiadomo ile, tylko już mogło działać i być pobierane, to po pierwsze. No i oczywiście tworzenie kwasów humusowych i humin. Najprościej można to tak porównać, że one są odpowiedzialne w glebie za to, że zatrzymują wodę składniki pokarmowe. Jeżeli jest ich mało, ich nie ma, no to bardzo duża część tego, co do nas wchodzi ze składników, z wody, po prostu przechodzi przez glebę, a nie zatrzymuje się w tej warstwie, gdzie rośliny potrzebują jej najbardziej. Proszę bardzo, nie dziękujcie za ten wykład. Już nie będę taki, żebyście mi dziękowali. Patrzę, bo Wojtek coś stoi w miejscu i idę zobaczyć. O. Peczka. A jeżeli chodzi o temat mulchera, to również mam ten mulcher tutaj u siebie zastosowany. Nie tylko pod kątem rozdrobnienia tych resztek w kukurydzy, ale także zwalczenia tych takich tutaj części, w której może już być omacnica, może sobie zimować. Więc zależy mi na tym, żeby było jak najmniej tego szkodnika w glebie, dlatego mulcher leci. A moje takie typowe doświadczenia, no to już polegają na tym, że będzie kukurydza zmulczowana, niezmulczowana, X-Start zastosowany, X-Start niezastosowany. No i zobaczymy. Ogólnie wydaje mi się, że Wojtek trochę tu za głęboko leci. No ale zaraz sobie ustawimy co i jak. Muszę to zobaczyć sam. Coś się przepycha z przodu trochę. Ona nie jest za głęboko? Kurde. Kurde, wydaje mi się, że trochę za głęboko, dlatego. Ale czekaj, coś ona tak, ten przód tak bardziej leży, czy mi się wydaje? Dobra. Trochę jeszcze poregulowaliśmy, ale zostaje jak jest. No jest tej wilgoci, kurde. Tymi produkcikami to sobie tutaj trochę te gleby doprowadzę, żeby one były takie fajne, luźne. No, ma co robić, trochę tam miesza. Standardowe przesunięcie, tak o idzie. Już nawet nie próbuję tego za bardzo na talerzach ustawiać. Reguluję sobie to po prostu w traktorze przesunięcie osi środkowej, jak mam 6 metrów. To daje albo, załóżmy, zakładam 20 cm, to daje sobie tam 3,10 albo 2,90. Wtedy wychodzi dobrze, ale to szczegóły, grubsza sprawa. Nie będziemy się wdawać w dyskusję na ten temat. No sama mikrobiologia, mega obszerny temat. I wiem, że wiele z Was może mieć wątpliwości co do tego, jak to działa, czy to działa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli widzę u siebie doświadczenia z poprzedniego sezonu, teraz u rolników, bo już to trafiło do sprzedaży X-Max na przykład, jeżeli widzimy porównanie kontroli do poletek z zastosowanym produktem i jest wyraźna różnica, że te rośliny są większe, grubsze, większy korzeń, po prostu odbiegają po wyrwaniu, zważeniu, sprawdzeniu od roślin z kontroli, no to No możemy mówić wiele, że to ściema, że to nie działa, ale działa. Ale jednak działa. No i coraz więcej osób się do tego przekonuje. Ja też potrzebowałem na to czasu,
Bo jeszcze kilka lat temu, no to temat mikrobiologii, to machałem ręką i mówiłem, dajcie spokój. Natomiast jeżeli się samemu to zweryfikuje, sprawdzi, no i zobaczy te efekty w ogóle, no to dopiero człowiek troszeczkę zaczyna sobie w głowie układać, że te procesy w glebie, no nie są takie proste i to nie jest tak, że tam już są te mikroorganizmy i one sobie same poradzą, bo to jak ze wszystkim, kurczę, różne składniki, proporcje, zachwiania i dostarczania w tym przypadku innych szczepów, które no mogą wspomóc ten proces, w tym przypadku, co teraz, dzisiaj, rozkładu, natomiast w X-Maxie, wspomóc rozwój systemu korzeniowego, części nadziemnej. Sporo tematów. Kurczę, ale to jest za szeroko, żeby już teraz w 2 minutach, jak gadam, się zmieścić. No. Tutaj na szerokość opryskiwacza mamy wersję bez mulchera i w tym przypadku sobie to pewnie podzielę. Prawą sobie zrobimy z produktem, lewą sobie zrobimy bez X-Starta. Prawa strona jednak bez X-Starta. Bo tutaj już się nachodzi, trochę dopryskałem za daleko. Już żeby nie kombinować, to ta będzie po prostu z lewej strony puściutka. 18 metrów. A jeszcze w środku coś na pewno sobie strzelę, taką połóweczkę do testów. Przejazd bez i sobie teraz zrobimy też lewy. Lewe 18 metrów zamkniemy. I będziemy mieli ścieżkę zmulczowaną z X-Startem i bez X-Starta. Prawa pryska, lewa nie.